Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam kilka słów o karcie dźwiękowej AIM SC8000. AIM, czyli Audion Multimedia, a nie tak jak wiele sklepów podaje, Audion Motion. Audion Motion to jest firma, która zajmuje się zabudową kar audio do samochodów z Wielkiej Brytanii, a nie producent kart dźwiękowych. Kartę otrzymujemy w standardowym opakowaniu kartonowym, na którym znajdziemy kilka istotnych informacji na temat możliwości karty, a z tyłu oczywiście specyfikację techniczną i rozpiskę wejść czy też wyjść. Rozpakowuję teraz kartę i powiem Wam, co się mieści w środku. Zapakowana jest dosyć prosto, nie ma nawet plomb. Po otwarciu pudełka widzimy wystający złoty jack wielkości 6,3 mm, bo takie złącze posiada ta karta. Oprócz samej karty coś jeszcze znajduje się pod wkładką i tym zajmę się w pierwszej kolejności. Naturalnie płyta ze sterownikami. Sterowniki oczywiście możemy również pobrać ze strony internetowej producenta, co zresztą sam producent rekomenduje. Instrukcja instalacji sterowników prawdopodobnie. Zgadza się. Instrukcja instalacji oraz, że tak powiem, obsługi. I coś w tym samym stylu w języku polskim. Niewątpliwy plus dla importera, bo to on ma obowiązek podać informacje w języku polskim. Karta dźwiękowa znajduje się w takim woreczku antystatycznym, który znamy z kart graficznych czy też dysków twardych. Nie jest ona zbyt wielka, kilkanaście centymetrów może. Wykonana na czarnym PCB. Złącze, na jakim musimy wpiąć płytę główną, to jest PCI, czyli takie, które posiada każda płyta główna. Na temat karty dźwiękowej, która właściwie, na temat elementów karty dźwiękowej, które znajdują się po stronie tej, której tutaj pokazuję, nie będę się skupiał, ponieważ tutaj jest wiele technicznych zagadnień, których nie będę Wam tutaj przedstawiał. Natomiast wspomnę na sam koniec o czymś, o czym warto wiedzieć i o czym warto się kierować przy wyborze karty dźwiękowej. Przejdę teraz chwilowo do wyjść i wejść. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy wyjście słuchawkowe na duży jack, ale żeby sobie to zredukować, to podpinamy przejściówkę i mamy małego jacka. Karta jest stereo, więc nie podepniemy tutaj na pewno głośników wielokanałowych jak Edifier S760D, które są zestawem 5.1, więc tutaj mamy możliwość podpięcia bądź to głośników stereo, bądź to zestawu 2.1. Oczywiście mamy też złącza optyczne, koaksjalne, więc możemy sobie podpiąć, nie wiem, czy to amplituner, czy cokolwiek innego. To jest zestaw wyjść, które ta karta oferuje. Myślę, że są one dosyć podstawowe, natomiast weźmy pod uwagę fakt, że jest to dobra karta dźwiękowa, z tym właśnie, że to jest karta stereo, więc też ma dosyć te wyjścia mało rozbudowane. A propos tego, co miałem powiedzieć jeszcze o tej karcie w kwestii dźwięku. Przeważnie karty dźwiękowe zintegrowane na płycie głównej obsługują dźwięk w jakości 16 bit i 44,1 kHz. Co za tym idzie, jest to dźwięk mało dokładny, mało precyzyjny. Ta karta, przetwarzając sygnał z analogu na cyfrowy, przetwarza go w jakości 24 bit na 192 kHz, co znaczy, że ten dźwięk jest po prostu dokładniejszy. Ale tak jak mówię, to jest zbyt techniczne zagadnienie, żebym je przedstawiał w tym filmiku. Odsyłam Was do Google'a, do Wikipedii. Wystarczy sobie wpisać różnicę między 16 bit a 24 bity, albo 44,1 a 192 i na pewno zostanie Wam to fachowo przedstawione. Warto tą kartę kupić, jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, posiadacie głośniki stereo bądź też 2.1. Warto ją wybrać, jeżeli te głośniki są dobrej jakości, dobrej firmy. Tak samo, jeżeli macie dobre słuchawki, warto taką kartę kupić, a nie korzystać z integrowanej, bo zintegrowana karta dźwiękowa, no niestety, ale jakością zazwyczaj nie grzeszy. Stąd wydatek 200, niespełna 30 zł na model SC8000 wydaje się to być całkiem rozsądny. Oczywiście aktualną cenę tej karty znajdziecie w linku do naszego sklepu.
Tam jest zawsze aktualna cena, zawsze aktualna dostępność, więc to sobie możecie na bieżąco monitorować. Ode mnie o samej karcie to będzie na tyle. Jeżeli spodobał Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a także wejdźcie na naszego fanpage'a, polubcie go, tam będą aktualne informacje o konkursach, promocjach, tego typu sprawy. Na dziś się z Wami żegnam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!